Wątpię, żeby ktoś blindował Poppy na topie i banował Cho'Gatha, bo to nawet nie jest jakiś słaby matchup. Dobra, testujemy nowego skina do Jayce'a, co? Jak kupiłem, to trzeba wytestować. Gorzej jak Irelia na topie, bo się sam skontrowałem, ale może nie. To oszukujemy matchup, idziemy Flita do Runshielda i po prostu sobie farmimy i skalujemy. Dobra, no plan ogólnie jest taki, że jak on rzuca we mnie kometę, to zmieniam formę na młot i wtedy do Runshield mnie więcej leczy. Chyba stanę tutaj chwilę dookoła, bo Randa często się inwajduje level 1, szczególnie jak zaczyna od blue, bo wtedy zaczyna z Q. Więc może tylko od blue zacząć. Jak ktoś go opóźni, to później ma ciężko. No dobra, chyba już nie muszę. Wracam do topa. Dobra, no i tak będę grał pod push. Pierwsze levela on za dużo mi nie robi, nawet nie za bardzo mu się opłaca używać Q na mnie. Znaczy opłaca się, żeby stakować mana flow, ale pod obrażenia nie. O, mam łączenie z czatem, więc nie widzę teraz waszych wiadomości. Dobra, już działa. Ta literkę N akurat widziałem. Dobra, slow pushuję, dopcham na trzeciej fali, zmieniam teraz formę. Chodziuję też kometę. No i co, widzicie, że on za dużo obrażeń nie ma do Runshielda i Second Winda. Mogę sobie tak grać po prostu. On tutaj oddaje creepy. Teraz zmieniłem formę, to chwilę uważam, ale nawet nie muszę. W tym matchupie po prostu gram wokół wave'ów. Slow pushuję i dopcham na czwartej jednak. Dobra, pokisałem wszystkie creepy. Rozpuszuję to i może zejdę do mida. Nie, no chyba zrekoluję po kula po prostu jakiegoś albo coś. Bo nie wiem, czy jest sens zostawać. Niby mogę zostać i obijać go pod towerem, ale... A, zobacz, zostanę. Ale raczej recall był tutaj lepszy pod jakiegoś kula. Ale zobaczę, może będę w stanie mu coś zrobić, albo przynajmniej zaunować go od creepów, tak jak teraz. Dobra, no po czterech wave'ach mam 13 creepów przewagi, więc... No dobry wynik. I gdzie widzieliśmy Shyvana? Na dolnej rzece? Kurde, nie widziałem. Dobra, jednak chyba na górnej, bo mi pingują. Nie, do krzaka nie wszedłem. Paść tu nie padnę, ale stracę dużo HP. Ale nadal mogę grać w linie. Mogę nawet zbaitować pod ganka. Nie mam many, więc nie wiem, czy nawet jego solo tutaj nie zabijam. W sumie jakbym od razu w niego odwrócił, jak podbiegł bez many. Z jakiegoś powodu myślałem, że ma ciastko, on nawet nie gra ciastka. Więc on trollował. O, pod predicta chciał zagrać. Bez flasha. Ale fajna próba pod predicta. On nie tapuje, o co chodzi? No, tapnął. Tak, dziwne to też jest to, że właśnie on nie gra mana flowa. Trochę podejrzana sytuacja. Dobra, nie zdążyłem H farmy zmienić. Dobra, no 20 creepów do przodu, no po prostu farmimy. Ale problem jest taki, że ja mam ADHD, więc za chwilę pewnie i tak będę się z nim bił i padnę losowo. Takim leadem. No, Q za dwa. Dobra, git. Super gang drużyno. Jesteście najlepsi. Wezmę tego wave'a i pójdę do bazy. Może jeszcze zostanę pod plate'a. I co, podoba wam się ten skin czy nie, widzowie? Taki... No taki spoko, ale nie wiem, czy coś wybitnego. Jak na prestige skina z Warców? Nie wiem, no jest spoko. Ale nie wiem, czy coś takiego wybitnego. Wiecie, jak mi ten skin wygląda? Jak... To wygląda mi na skina za sezon. To wygląda mi na Victorious Jace'a, tak szczerze, ten skin. Za jakiegoś mastera. A nie za MVP Final Warsów. Wygląda jak do skin... Not really. Ale tak szczerze wygląda na Victorious skina, nie? Czy nie? Z hard pushuję i spróbuję tam zejść. A w ogóle... Ej, to W tak wygląda? Że wcześniej jak użyłem, to myślałem, że mi Kindred zaznaczyła, a teraz patrzę, że nawet nie ma Kindred w tej grze. Jak używam W na młocie. No takie jest kółko dookoła mnie. Dziwne. Aż muszę znowu to użyć i zobaczyć. O. O! Co się dzieje? Z każdej strony mnie atakują? No teraz to cały tower na bocie, ale no zabili mnie. Pierwszy raz podszedłem na melee do Malphite'a i akurat wszyscy byli. Myślicie, że znowu tu stoją za ścianą? O dobra, widzę Poppy. Tower, chłopaki, szybko. O, kłopoty. Ale w sumie nie ma arki, więc może przeżyje. Zabiją ją nawet. Zapać te poje, jak to mówią. Dziwne jest to wuj.
często wydaje mi się, że będę się baitował, że to Kindred mnie zaznacza. Jeśli Iwana kieruje, ta gra niedobrze. Wygląda OP. Dziwiłbym się, jakby skarowała. A mój mid to nie jest one trick Cho'Gatha? A, już wiem, czemu enemy team zbanował Cho'Gatha. Byłam one tricka Cho'Gatha w teamie. Wysnajpili. Nie wiem, czy on streamuje, ale chyba tak. Dąże? Teraz trzeba uważać, spuścić się z powrotem na topa, bo jedna arka Malphite i Shyvana i padam. No teraz nie za bardzo znowu mogę podejść na linii, bo znowu może się stać to samo co to niedawno, że po prostu dostanę arkę i padam. Nie mamy tutaj Branda, no nie wiem, czy powinniśmy tutaj podchodzić tak szczerze. Może ukradnę? O, zasłonił ładnie. No nie jestem chyba fanem podchodzenia tutaj. No nie wiem, gdzie jest Malphite. Jak Malphite poszedł do bazy, to sterował, bo jakbyśmy sflipowali, to ich zabijamy. O, znaleźliśmy. Ja to poszło jak najszybciej, żeby zagrać tu pod dive'a, no za dużo many nie mam, ale... Może nam speeda sennie? Nie no, zagram chyba pod tanka po prostu tutaj. Tankuję. Dobra, git. No właśnie zdodżowała Zeri chyba, no. Ale idę. Mój bot nie zginął do przodu. Przecież nie wiem, czy chcę iść na bota, bo na... Irelia to stampa dostaje. Póki co wybiegnę z bazy do mida. Zeri chyba będzie recallowała, to mogę przejąć jednego jewa na midzie. No trochę się działo na bocie w tej grze. Prestiżowa edycja to jest, no. Jak leci, w porządku. No gram sobie. Klasycznie. Muszę być gotowy, żeby zmeczować TP-ka, jak Malphite będzie tapował. Może na bota mogę poszukać TP-ka? Może tylko jak wydajwałował, bo tak to nie za dużo zrobię. Nie mam fajnego warda. O. Jest Yone, mój TP tu nie pomoże. Ale może ogra jeszcze? Ty możesz na tym kanale powiedzieć kilka słów prawdy o twoim ex-uczniu Random Bruce'ie? Nie wiem, czy jest ex-uczniem, ale... Ale nie wiem, co zrobił. O, fajny stun. O, flashnął. Może trinket zmienia czerwony w tej grze. Ile oni w ogóle wydali na osobę w tej Japonii? Dużo? 20k na osobę? To co oni tam robili? Ja nie śledziłem w ogóle, co tam się dzieje. Co oni tam robili? Ile na same bilety poszło? 8k? Czy ile? O, i one znowu padł. Na senna poszła. O, panowie. Tapuję tu. Żeby ich uratować. Nie wiem, czy uratuję, ale... Dali. O, to zgaduję, że po prostu po klubach ciągle chodzili, dlatego tyle wyszło. O, ładny stun. No jest jeszcze z Ksułem, pięknie. Właśnie nie wiem. 8-12k do Japonii w dwie strony. Bo ja pamiętam, że rok temu miałem do Korei lecieć, to... Wychodziło mi chyba dwie strony, nie wiem, z 6K mi chyba wychodziło. Ale może Japonia droższa. Ja nie wiem, ja się nie znam. Może mogą gridować tu po te dwa. Ale chcę się zgrupować na spawnka, ale chyba lepiej było gridować po te dwa. No zgaduję, że jak spontanicznie, no to dużo wyszło. Może ja też po prostu kiedyś polecę do Japonii. Tylko nie chciałbym wydawać 20K. Oj, oj, oj. To co mogłem tutaj, a nawet powinienem zrobić, to użyć Q w Wave'a, żeby Brand mógł Q użyć. Chyba powinienem to zrobić po prostu. Zagrać pod Branda. Zeri tam walczy dzielnie. Mam nadzieję, że przeżyje. Trzeba trochę uważać, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy ją uratujemy. Na ile nie wiem, no na Atroxie jest spoko. Znaczy powiem tak. Jest dobrym Atroxem, ale... Ale graczem już tak nie do końca. O, nie wiem, czy nasza raz tego nie robią. Chyba nie powinienem gonić popi. Ale nie spojrzałem, co się działo. Mój Brand dobrze gra. Nie wiem, kto to jest, ale dobrze gra. W tej grze. No, takie itemy ma Irelia, że ja padam na hita. Tak szczerze, może mnie nawet dajwować.
Więc muszę to na pewno uważać. Bo wygrać nie wygram. Chyba, że jakoś troluję pod towerem i full combo je walnę. A szansa na to nie za duża. Epeki na poziomie takim jak Master, jak ich champion zostaje zbanowany, to grają jak bez łap. Pewnie na każdym elo jako tepek zostanie zbanowany. Cały czas jestem gotowy na tepeka. Jak leci Arkham Malphite, to teraz tepuje. Dobra, ale jak leci taka, to oczywiście nie tepuje. Dobra, chyba po prostu idę obronić bota, bo na Sher powinien być free. Myślisz, że grasz lepiej niż Bruce? Nie wiem, nie grałem na niego nigdy. To nie może iść Arka Poppy, no mam nadzieję, że nam nie ukradną tego. Ja prawie nam ukradli. Dobra, teraz buty i jest git. Don't worry, bro. Keep it up. Chciałem, żeby tutaj kampy sobie zrobić, ale chyba praca się zgrupuje. No to prawda, Arkwell mnie zadymał, więc... Może Bruce też by mnie zadymał. Jakiego czempiona polecam na start z przygodą na topie? Okaja. Bięk. Bięk się czasami sam psuje, więc... Tam się też naprawia. Także musicie się chwilę przemęczyć niestety. I się zaraz naprawi. Wyłączyłem Spotify'a, to może nie będzie tak źle z całym dźwiękiem z gry. To w końcu kwestia karty dźwiękowej? Nie, bo jak streamowałem z Hiszpanii na tych samych ustawieniach. Turniej Aren, to samo się działo, więc... Tutaj z ustawieniami musi być tak. Dobra, włączam muzykę, może już nie będzie. Jak będzie, to dajcie znać, ale zaraz powinno zniknąć i się naprawić. Niby dziadek, ale jeszcze przeszłać Arkę Malphite'a, ale ledwo, już tak na koniuszku, ledwo. Już pani miałem inny sprzęt, tak. Nie wygląda to najlepiej, jak tam Brand teraz padnie. No dobra, no jak nie padnie, to jest okej. Okay. Ale jakby tam padli, to nie byłoby najlepiej. Może tepnę na topa? Chyba po prostu pójdę recall. Jak tu Irelia przebiegnie, to chyba do nich tepnę. A może tablicy kupię? Trochę ryzykownie to podchodzić. Ja po prostu EQ użyję. Ja go uratuję, jak tepnę? Chyba nie. 4 itemy ma prawie Irelia. Strach podchodzić na side. Szczególnie, że nie mam flasha. Po prostu wezmę sobie kampę, zrobię. Jak wstanie Zeri, to zacznę Reda robić, żeby też ona dostała. Popi w bot side, to możemy grać teraz agra tam na topie. To robimy. Nie wiem, czy zdążę Reda zrobić. Możliwe, że za chwilę Popi mi tu wybiegnie tego krzaka. Szczególnie, że Irelia taki puffing robi, to możliwe, że ma wizję na mnie. Jak oceniam życie w Hiszpanii? Przyjemne. Gorąc 40 stopni. Mieliśmy klimę, tak, tak. Klimę to byśmy nie dali rady. My we dwóch w ogóle zabijemy Irelię. Tylko problem jest taki, że ona tu może nie być sama. Poppy tu może być. Może tepnę na top wave'a, jak będzie spuszowany. Najpierw muszę mi to zgarnąć po drodze. Muszę tu trochę uważać, bo nie mam flasha. Mogliby forsować na midzie z Arku Kaisa i Malphite'a. Nie mają Arki Malphite'a na Shara. I ta pozycja Zeri przez chwilę nie była najlepsza. Mamy Zonię na brandzie. O, jeszcze nie mamy. Pół sekundy chyba mieliśmy. Do Zoni. Dobra, mam jakiegoś Gołta na Zeri. Oho, ale na Jonę chyba nie. To jest fajnie moja Ewa. Dobra, dalej FFA. Czemu Aldiara nie Serylda? Bo więcej obrażeń. 20, brawo.